odejść od papierowych notesów, przerzucić się na coś elektronicznego. No i co mam kupić? Remarkable czy Books Air? Który z nich jest lepszy? Takie pytania, żeście mi ostatnio zadawali przy okazji testowania gadżetów, które pokazywałem na moim kanale. A mnie się takie pytanie skojarzyło ze stwierdzeniem kogoś: Już co, chciałbym przestać jeździć taksówkami, kupuję samochód. Słuchaj, co mam wybrać? Co jest lepsze? Audi A8 czy Land Rover Defender? No, ale to są zupełnie inne samochody, to trudno je porównywać. No trudno, nie trudno, ale który mam wybrać? Który jest lepszy? <laughs> Podobnie w przypadku przeskakiwania z dodatnika papierowego na elektroniczny. Remarkable czy R, który jest lepszy? Nie powiem, który jest lepszy, ale mogę podpowiedzieć, który będzie tobie pasował, a który będzie pasował komuś innemu. Nazywam się Bernard Fruga i tutaj na tym kanale dzielę się podpowiedziami jak sobie ogarniać życie, pracę i te wszystkie różne sytuacje, które się zdarzają na pograniczu świata cyfrowego i tego zupełnie niecyfrowego. No to. Wracając do waszego pytania. No to w takim razie powiedz mi, jeżeli ja już mam dość tego notatnika albo sterty notatników i wiem, że to jest czas, żeby zacząć wszystko mieć cyfrowe, ale ja wciąż chcę ręcznie notować. Czy są takie urządzenia? No są, tak, słyszałam, słyszałem, że są takie dwa, Remarkable i Books R. No tak. No to moi drodzy, moja propozycja jest taka. Yy, zagrajmy w taką grę przez najbliższe kilka minut. Ja ci opowiem o trzech postaciach, takich trzech personach a ty postaraj się dopasować do tego, która z tych osób jest ci najbliższa. I zależnie od tego, którą będziesz personą, albo do której ci będzie najbliżej, to prawdopodobnie takie urządzenie będzie dla ciebie przeznaczone. Dobra? No to wyobraźmy sobie. Pierwsza persona, nazwijmy ją Anna. To jest taka osoba, która chce oczywiście zastąpić papierowy notatnik elektroniczny. Ona nie ma czasu, ani nie ma głowy na to, żeby gdzieś konfigurować, ustawiać jakieś gadżety. Ona potrzebuje coś takiego, co po prostu wyjmie z pudełka, uruchomi, ten sprzęt będzie działał, ona będzie po prostu notować. No, ona chce zastąpić ten notatnik notatnikiem elektronicznym, a nie bawić się w jakieś konfigurowanie. No to... Odpowiedź dla tej persony jest moim zdaniem jednoznaczna. Remarkable. Remarkable to jest urządzenie, które jest proste w obsłudze, które najbardziej ze wszystkich rejestrów elektronicznych, które znam, przypomina pisanie po papierze, które w obsłudze jest proste i wszystko to, co ci producent sprzedaje, czyli irysi, ginotating i okładka, po prostu są tak dopasowane, że nie musisz niczego dokupywać, konfigurować w zasadzie. Uruchamiasz to urządzenie, tworzysz sobie konto w chmurze i działasz. tak? No to dla, dla Anny, dla tej persony, wybór jest prosty: jest to remarkable. No dobra. A teraz druga persona. To jest Piotr. No Piotr raz na jakiś czas robi odręczne notatki, ale głównie tak naprawdę to czyta e-booki, pracuje z dokumentami. Piotr jest przekonany, że papier elektroniczny e-ink jest dobry dla oczu, więc on poza tym, że te notatki odręczne chciałby robić, to też chciałby podpiąć zewnętrzną klawiaturę, żeby na tym tablecie pisać, bo jego zdaniem jego oczy się będą mniej męczyć, jeżeli będzie pisał na takiej elektronicznej maszynie do pisania, czyli po prostu będzie miał klawiaturę podpiętą pod ekran typu e-ink, taki jak na Kindlu. No i Piotr jest gościem cierpliwym, ma czas i nawet lubi sobie poinstalować różne dodatkowe aplikacje, pokonfigurować sprzęt, który kupuje. No to w przypadku Piotra odpowiedź jest prosta. Onyx Books Note R. Tak, to, jest, to jest dla Piotra urządzenie, dlatego że jest tam bardzo dużo tych funkcji, które potrzebujesz, Piotrze, czyli zarówno możliwość połączenia zewnętrznej klawiatury, wszelkie możliwe formaty e-booków. Ale nim dojdziesz do tego, że to wszystko będzie ci sprawnie działać, to musisz zainstalować aplikację, skonfigurować sklep Google, poszukać, która aplikacja będzie działać, być może dokupić inny rysik, być może inny filtr, czy tą osłonę na, na ekran. Ale skoro to lubisz, to na pewno będziesz zadowolony. I to była druga persona, to był Piotr. A teraz mamy trzecią personę, to jest Paweł. No, Paweł też, tak jak poprzednie osoby, szuka rozwiązania, żeby odejść od papierowego notatnika i żeby robić to elektronicznie. Natomiast no, jego sytuacja jest tyle specyficzna, że on przede wszystkim notuje na spotkaniach. Paweł jest na licznych spotkaniach są to formalne, biznesowe spotkania, można powiedzieć takie krawatowe spotkania w eleganckim kontekście. I on poza tymi notatkami, które robi w tej chwili papierowym, no w papierowym note się chciałby robić na elektronicznym, to potrzebuje mieć pod ręką dokumenty, umowy, artykuły, które będą do dyskusji czy do omówienia w czasie danego spotkania. No i niektóre notatki po takim spotkaniu on chce wysłać potem do współpracowników mailem. Dla niego jest ważne, żeby to urządzenie było wszechstronne, ale wszechstronne, ale też eleganckie. No i tutaj z Pawłem mam największy problem, dlatego że powiedziałbym Pawle w Twoim przypadku to tak 50-50, tak 50 na 50, nie? Można powiedzieć, no remarkable, bo ono jest eleganckie, jeżeli... Kupisz sobie w tej okładce, w tym etui skórzanym, z naturalnej skóry. To jest naprawdę urządzenie, sprzęt, który ładnie wygląda, który zapewni Ci też komfort, takie poczucie adekwatności tego urządzenia do kontekstu biznesowego. No ale jednocześnie, skoro potrzebujesz tam mieć dokumenty, umowy, artykuły, no na Remarkable to może być, ale tylko w ograniczonych formatach. Natomiast, jeżeli potem chcesz coś wysyłać z Remarkable, możesz wysłać notatkę jako mail. Natomiast, jeżeli potrzebujesz wyedytować coś, Poprawić tej notatce. W Remarkable będzie trudno, więc zasugerowałbym ci Books. R, no ale jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że Books R wygląda mniej elegancko niż Remarkable. Zdaję sobie sprawę z tego, że jesteś zajęty biznesowo, a tam jednak trzeba pokonfigurować, trzeba przekroczyć tą barierę wejścia do tego urządzenia. Także myślę, że tutaj, jeżeli jesteś tą personą typu Paweł, no to potrzebujesz dość dobrze rozważyć, które z tych urządzeń, może poczytać recenzję. I nie chwaląc się zrobiłem recenzję i Remarkable, i, i Era, także możesz sobie spojrzeć i, i wyczuć, co będzie dla Ciebie lepsze, bo w Twojej sytuacji wybór jest bardzo trudny. No i to były te trzy persony, tak? Czyli to była Anna. Anna, która po prostu potrzebuje tylko i wyłącznie notatnik. Dobry notatnik, można powiedzieć bezobsługowy ocen od strony konfiguracyjnej i jeżeli jesteś taką osobą, kupujesz Remarkable. Druga persona to był Piotr, który notuje, ale on też potrzebuje czytać e-booki. Na przykład potrzebuje też w nocy czytać, że mieć podświetleniem, on sobie lubi konfigurować, ustawić te urządzenia, no oczywiście Piotrowi rekomenduje booksa Note R. No i Paweł, trzecia persona i tutaj jest problem, prawda? Bo tutaj mm, z jednej strony remarkable, ale z drugiej strony są rzeczy, których nie ma w remarkable, które są w box r, także tutaj musisz się poważnie zastanowić, bo żadne z tych urządzeń prawdopodobnie w 100% cię nie zachwyci, a potrzebujesz wybrać prawdopodobnie między jednym a drugim albo poczekać na kolejną generację nowych urządzeń. Moi drodzy, no mam nadzieję, że to było pomocne, czyli moja konkluzja jest taka, nie sposób wskazać, które z tych urządzeń jest lepsze, czy Remarkable jest lepsze, czy Books Air jest lepszy, natomiast starałem się podpowiedzieć dla kogo, które z tych urządzeń jest lepsze. Natomiast jak potrzebujecie już linki do sklepów, no to oczywiście w opisie są linki afiliacyjne i do Remarkable, i do Booksa, także też możecie oczywiście bezpośrednio wejść tutaj z YouTube'a. No i jeżeli ten materiał był przydatny, no to łapka w górę, Zawsze mnie widziane. Zachęcam do subskrypcji kanału, bo tutaj zawsze jakieś ciekawe rzeczy staram się Wam podrzucać i serdecznie pogodnie pozdrawiam.